Ważne, że jesteśmy, mamy wybrany zarząd. To jest bardzo ważna dla nas kwestia, ponieważ możemy przystąpić do pracy. Statut mówi jasno o 5 członkach zarządu, starosta, wicestarosta i 3 członka zarządów. Zostali wybrani, już za chwileczkę przystępujemy do zarządu nowo wybranego, jutro następny. Także wszystkie decyzje, które były chwilowo wstrzymane, to był tydzień właściwie, bo poprzedni zarząd zakończył swoją działalność, choć do dzisiaj jeszcze musiał wydać decyzję odnośnie poszerzenia, ale myślę, że to już jest koniec. Przystępujemy do pracy. Cała Rada widzę, że w tej chwili zaczyna mówić jednym głosem. Też tematy, które nas różniły w tej chwili, są wspólnie ustalane i to jest dobry początek nowej kadencji Rady. Czy waszych radnych musiało głosować przeciw, tak wynika z wyniku głosowania? Jestem niezaskoczony. Każdy ma prawo głosować. To jest demokracja. To było tajne głosowanie. Ja staram się te sprawy, które były, zapominać. Idziemy do przodu, aby ta współpraca i te decyzje, które będą podejmowane, były w jakimś konsensusie, ale też w wyniku dyskusji i wspólnych jakichś działań. Bardzo dziękuję.